Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Gamer i dzisiaj nadszedł ten dzień, gdzie po prostu gramy z Albanią o wszystko. Jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to tak sam czerwony przycisk, wiesz, moje poczko zostaw tam na dole, żeby nie pominąć mojego filmu i zostać nowym widzem na tym kanale. Ja już nie przedłużam, bo zaraz się chyba pójdę wykąpać i naprawdę coś się stanie. Także zapraszam Państwa do oglądania. Dzisiaj gramy z Albanią, tak. Dzisiaj jest kluczowy mecz z Albanią, gdzie po prostu nie możemy zremisować i nie możemy też przegrać. Bo słuchajcie, co się stanie, jak zremisujemy? Co? No, także drodzy Państwo, po prostu nie możemy tego przegrać. W jednym słowie, musi być dzisiaj zwycięstwo. Ja nie wiem, jak to dzisiaj przeżyje, ale powiem Wam szczerze, że jeżeli Polska przegra, to ja i tak będę wierzył, że my możemy z tego wyjść cało, no bo powiem wprost. Polska jest jak Barcelona. Nie ma Messiego, nie ma wygranej. Tutaj jest Lewandowski, jest wygrana. I jeżeli w tym przypadku Lewandowski nie zagrano, to porażka może być tutaj nieunikniona. No, nie mogę Wam za dużo zdradzać, ale powiem Wam coś jeszcze. Wierzyłem w takie coś, że na przykład jak będziesz za tą samą drużyną, oczywiście był jeszcze mecz z Hiszpanią, ale to już daleka droga, drodzy Państwo, w Lidze Narodów, to stało się coś tak naprawdę niepoważnego, że Francja ograła Hiszpanię i 2-1 moja drużyna przegrała, ale co się nawiązuje tutaj do nas? Nie możemy przestać wierzyć. My musimy wierzyć, bo po prostu jak stracimy wiarę, to będzie jeden wielki klops. I tutaj w przypadku Hiszpanii straciłem tą wiarę z Francją i no oczywiście co się tutaj przydarzyło? Przydarzyło się po prostu, no żeby Was tutaj nie wprowadzać, bo to przydarzyła się porażka i tak samo tutaj w tym meczu z Albanią. Będziemy próbowali dążyć do bardzo szybkiego strzelenia bramki. I najprawdopodobniej chciałbym, żeby to było, ale tak naprawdę nie wiem, jakim cudem to może się wydarzyć, ale może się wydarzyć, że Lewandowski po prostu się odpali. No wiecie, no ja jestem takim typem człowieka, co po prostu nie lubi porażek. I w życiu nie lubię porażek i nie lubię porażek na boisku. Tak, zrozumcie moją etykę myślenia. Miłego wychodzenia na ogród. Także, drodzy Państwo, nagram relację, jak skończy się mecz. Jak będę miał dobry humor, to będzie zły. Jak nie będzie, to widzimy się już w następnym odcinku.